Informację o pożarze przekazał oficer dyżurny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Do podpalenia doszło 1 stycznia około godziny 4:00 rano. Wiadomo, że ewakuację rozpoczął personel szpitala, jeszcze zanim na miejscu pojawiła się straż pożarna. Pracownicy szpitala zauważyli dym wydobywający się z jednej z sal. Kilku pacjentów służby wydostały z budynku przy pomocy specjalnego podnośnika. Nikt nie odniósł obrażeń. 59-letni mężczyzna, który podpalił szpitalne łóżko, jest obecnie na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Szpital ocenił, że szkody wywołane pożarem mogą sięgać około 20 zł. Strażacy uratowali mienie o wartości 3 milionów złotych.